Państwa zmienić pokonuje w dzisiejszym 2-0 KKS Kalisz. Lewiec nie o przebiegu nowego wydarzeń na błysku powiedzą trenerze. Jako pierwszego głos proszę trenera gości. Bardzo proszę, trenerz. Dobry wieczór Państwu. Na wstępie chciałem pogratulować tutaj trenerowi i drużynie Znicza Pruszku zwycięstwa. No ja muszę powiedzieć, że ja z gry moich zawodników dzisiaj naprawdę jestem, pomimo porażki, jestem zadowolony, bo uważam, że pokazaliśmy bardzo dobrą piłkę. No niestety brakowało tego, co najważniejsze, goli. No, stwarzaliśmy sobie sytuację. Niestety no nic dzisiaj do bramki nie chciało wpaść, natomiast pierwsza ta zdobyta bramka przez zespół gospodarzy już w 9 minucie troszkę nam te plany pokrzyżowały, jaki mieliśmy na ten mecz. Natomiast tak jak mówię, no, uważam, że tutaj przy odrobinie szczęścia mogliśmy się pokusić o korzystny wynik. No szkoda, że to nasza świetna pasa została dzisiaj przerwana, ale jeszcze raz gratuluję tutaj trenerowi, który tutaj zespół Znicza wygrał w dzisiejszym meczu. Dziękuję. Dziękuję. No i proszę do mocy. Bardzo dziękuję tutaj trenerowi za gratulacje. Są dla mnie one niesamowicie istotne, ponieważ analizując drużynę Kalisza, przygotowując się do tego meczu z Kaliszem, każdego dnia oglądając kolejny mecz, widząc jak dobry w wielu momentach jest zespół Kalisza, zdawaliśmy sobie sprawę, że czekają nas te niesamowite problemy. I dzisiaj mecz uważam, że się zaczął dla nas bardzo dobrze. Strzeliliśmy bramkę na 1-0. Za chwilę mieliśmy sytuację Szumy, który moim zdaniem powinien to strzelić na 2-0 i sami troszeczkę sobie tym nieskuteczną jakby tą sytuacją skomplikowaliśmy życie. Później niesamowicie cierpieliśmy. Kalisz jest bardzo dobry w posiadaniu piłki, bardzo dobry w ataku pozycyjnym, ma kilku świetnych zawodników, którzy świetnie panują nad piłką, potrafią pod presją przeciwnika obrócić się z piłką, więc jakby tutaj pomysł trenera na Kalisz jest świetny i to jak mówię dzisiaj pokazali, tak jak trener powiedział na wojsku, że momentami nas niesamowicie dominowali, musieliśmy cierpieć. Znajdą się pewnie też takie osoby tutaj, które po meczu powiedzą, że słaby Znicz wygrał. Ja tak do tego jeszcze raz mówię, nie podchodzę. Chciałbym, żebyśmy my pięknie w każdym meczu grali w piłkę i najlepiej wygrywali. W tym meczu musieliśmy poszukać sposobu, żeby pokonać do tej pory niepokonany Kalisz. Mam wrażenie, że nie wszyscy sobie zdają sprawę, z jak silnym zespołem dzisiaj graliśmy, który 9 razy nie przegrał w lidze, który pokonał klub z ekstraklasy w pucharze, więc jakby tutaj ja niesamowicie doceniam pracę i taką cierpliwość naszą na boisku. Uważam, że dzisiaj w obronie niskiej, w obronie średnio-niskiej byliśmy wręcz perfekcyjni. To jak asekurowaliśmy, to jak presowaliśmy, to jak w jaki sposób za każdym razem się ustawialiśmy do dośrodkowań sprawiało, że mimo tego bym powiedział takiego oblężenia momentami, koniec końców tam nie było takich na przykład sytuacji, jak my mieliśmy na przykład z Szumy na 2-0, więc jakby tutaj jestem niesamowicie dumny z zawodników, ile serca zostawili w tym spotkaniu. Pracuję z bardzo mądrą grupą ludzi i tutaj powiem szczerze, że ta bramka na 1-0 dzisiaj z autu to jest autorstwa mojej drużyny, zawodników i trenera Daniela, bo gdzieś w czasie meczu z Motorem Lublin chyba Mateusz Morzeń i Łukasz Bogusławski gdzieś tam spadli na pomysł, że fajnie było, gdybyśmy poszerzyli nasz repertuar z całych fragmentów o dłuższe rozegranie autu i nad tym Daniel Kokosiński z nimi w piątek pracował i cieszę się bardzo, że nam przydało, gdzieś to się przydało i przełożyło się od razu na bramkę, dlatego bardzo się cieszę, że pracuję z tak mądrą grupą ludzi i nie mogę się doczekać, że tak powiem, już kolejnego spotkania. Trenerowi tutaj życzę kontynuowania świetnej pracy, jaką wykonuje, gdzieś zrobienia zaraz kolejnej serii, a tak jak powiedziałem, my się dzisiaj cieszymy bardzo z tych trzech punktów, bo wygraliśmy z naprawdę bardzo dobrym zespołem, trzeci mecz na zero z tyłu, piąty mecz u siebie wygrany, więc jakby też się cieszymy z takich naszych małych kroków i z takim, bym powiedział, z dużym pozytywem, z głową w górze szukamy szansy na kolejne punkty w kolejnych meczach. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję bardzo.
myślałem, że jakieś tu